wyglądała inaczej. Tak jakby coś się stało, że ktoś by to no, w pewien sposób obrał, czy doprowadził do sytuacji takiej, że ten kształt się zmienił. Czy to było na skutek jakiegoś kataklizmu? Jak widzisz tę bryłę? To jest coś takiego, jakby to jakiś plan, który był pełnią życia, zalała jakaś lawa i życie, które tam było, nie jest fizyczne, choć odczuwa się tam obecność. Chciałam cię zapytać, czy to właśnie odczuwasz, postrzegasz na planie fizycznym czy eterycznym? I tak, no, myślę, że, znaczy czuję wyraźnie, że kształt jest fizyczny, natomiast obecność jest niefizyczna. To znaczy, co myślisz, mówiąc, obecność jest niefizyczna? Odczuwam jakieś formy energii, które otaczają Ten kształt. ten kształt, tak, bo trudno mi jest nawet mówić o tym jako planecie, tylko to jest kształt, który otacza jakaś energia, tak jakby pole, może ochronne, albo jakieś pole, które wyraźnie odczuwam jako energię. I na tej energii, na tej płaszczyźnie otaczającą ten kształt, odczuwam pod nią, tak jakby pod nią, albo wewnątrz tej przestrzeni już w formie tej energetycznej, właśnie obecność. Obecność, która mnie trochę, nie chcę użyć tego słowa, przeraża. Powstrzymuje. Dobrze, to jakbyś już w zasadzie określiłeś trochę i ten kształt, i tą obecność wokół i energię wokół tego kształtu. A jakbyś określił, czym jest Nibiru? Powiedziałeś, że nie chcesz używać słowa planeta. Bo odczuwam energetycznie coś, co jest zaburzone. Coś, co nie nadaje energii jakiegoś ekosystemu, tylko coś, co jest właśnie zaburzone, może chore, takie w jakiś sposób niepełne. Darku, a dlaczego odczuwasz lęk lub przerażenie, nawet jak to nazwałeś, przed tą energią, którą tam czujesz? Czy możesz to Coś wyjaśnić? z tamtej przestrzeni, jakby z tej niewidocznej bariery energetycznej, jakby mnie obserwowało, w pewien sposób było wrogie, nie chciało się pokazać i tworzyło formę takiego energetycznego zagrożenia. Dobrze, Tarku, wyjdź stamtąd. Wyjdź stamtąd. Chciałabym, żebyś podniósł swoje częstotliwości. Powiedział mi, gdzie masz to odczucie w sobie, tego lęku, ewentualnego lęku, i swoimi energetycznymi rękoma wyjmij to odczucie. Ja policzę do trzech, a to odczucie zniknie. Jeden, dwa, trzy. Chciałabym, żebyś się teraz zabezpieczył, tak jak ty potrafisz, w ten sposób, że żadna energia nie może na ciebie wpływać. Nic nie jest w stanie wpłynąć na ciebie. I możesz się komunikować tak, jak chcesz. Twoje kanały komunikacyjne są wolne od jakiejkolwiek manipulacji. Jak będziesz gotowy, to mi powiedz. Nic nie jest w stanie cię dosięgnąć, nic nie ma na ciebie wpływu. Żadna manipulacja. Jeśli czujesz potrzebę, to zabezpiecz się. Załóż skafander, jeśli taką masz potrzebę. Nie jest ok. Jest ok. Już tak, już nie odczuwam tych takich Dobrze. dolegliwości. Możemy wrócić do tamtej sceny? Tak, proszę. No to jeden, dwa, trzy, wracamy. Jesteś tam już. Kolejne pytanie mam.
Jak się teraz czujesz w tamtej przestrzeni, Darku? Czuję się obco, ale moja energetyka pozwala mi na obserwowanie tej przestrzeni. Super. I z drugiej strony wyraźnie czuję, że ktoś chce zwracać moją uwagę na część fizyczną, blokując ten zapis, tą informację na planie energetycznym. Czuć to. Dobrze, to poczekaj. Stwórz sobie taki kanał, którym masz dostęp do całej wiedzy. Nikt i nic nie jest w stanie blokować tego dostępu. Na 1, 2, 3. Już masz taki kanał. On jest niezależny. Masz dostęp do informacji, które cię interesują. Powiedz, dlaczego aktualnie nie posiadamy żadnych wiarygodnych informacji dotyczących istnienia Nibiru? Z czego to wynika? Zasłona. Jest zasłona informacyjna. Zasłona, która składa się z różnego rodzaju sprzecznych informacji. Cała masa wymieszanych energii, które tworzą zapis informacyjny o tej przestrzeni, czy o tej byłej planecie pojawia się. Aha. To jednak ta planeta nam się tutaj pojawia. A powiedz mi, czy na Ziemi żyje jakaś osoba, która wie o istnieniu Nibiru? Osoba lub osoby? Nie dostaje informacji. Jest tylko, pojawia się, że z ziaren informacji można stworzyć całość. Czyli nie mamy takiej informacji, czy jest na Ziemi jakakolwiek istota, osoba, która wie o istnieniu Nibiru. Nie umiem zobaczyć. Dobrze. Gdzie dokładnie znajduje się Nibiru w obecnej chwili? Gdzie mógłby się umiejscowić? Patrząc na Słońce, na godzinie 2:00. Czyli jest w naszym Układzie Słonecznym. Na skraju, tak jakby wyrzucona poza. Aha. Ale jest przyklejona i energetycznie związana z Układem. Okej. Dobrze. Powiedz, czy w 2020, czyli w tym roku, na planie fizycznym występują jakieś zjawiska, które mogą potwierdzić istnienie Nibiru? Jakieś zjawiska, które się pojawiły? Lub cyklicznie pojawiają? Pojawia mi się, że pewnego rodzaju odbicie od powierzchni tego kształtu odbicia, które powodują pewnego rodzaju zakłócenia również i powrót informacji, która pochodzi tutaj z naszego Układu Słonecznego, czy również z Ziemi. To znaczy, to odbicie jest od tego kształtu? Tak. Powierzchnia tego kształtu, bo naprawdę dalej mam opory, żeby mówić o tym planeta. To jest coś takiego, jakby coś tam wybuchło, taki wewnętrzny wulkan, czy jądro tego, co kiedyś było planetą, wyciekło na zewnątrz, oblało to i stężało, tworząc taką bardzo połyskliwą powłokę tego właśnie kształtu ziemniaka. I to ma właściwości odbijające energię. To odbija energię. Czy jest jakiś powód, dla którego ta energia jest odbijana? Czy to jest właśnie ta zasłona energetyczna? To też nie pozwala dostrzec tego ciała niebieskiego, czy tego kształtu. Ten ciemny kształt powoduje, że trudno, naprawdę bardzo trudno jest dostrzec to w przestrzeni, a nawet jeśli się dostrzeże, to widzi się w tamtym miejscu odbicie
co znowu utrudnia zidentyfikowanie tego. Coś komuś lub czemuś zależy na tym, żeby to nie zostało do końca zidentyfikowane. Tak, bo nawet kształt fizyczny uniemożliwia to, a dodatkowo ta bariera energetyczna również wzmacnia to. Darku, spójrz, czy pomiędzy Nibiru a planetą Ziemia występują lub występowały jakieś relacje. Dobrze. A Darku, sprawdź, co nam przerwało połączenie. Wcześniej, jak zadałaś pytanie, byłem taką jakby formę takiej energetycznej, ogromnej liny, tak grubej jak rura, która też oddziałuje, czy tworzy pewnego rodzaju takie przejście energetyczne, które też wywiera wpływ tutaj na energetykę naszej planety. Później pojawiła się taka informacja odnośnie połączenia i wpływu jako większego bytu takiego, czy większego kształtu, większej planety, która wtedy Nibiru była i pewnego rodzaju interakcja energetyczna pomiędzy tymi planetami, czy dominacja tej planety nad Ziemią i wpływu na energetykę. I również pojawiły się informacje o tym, że istoty zamieszkujące Nibiru potrafiły odwiedzać tutaj Ziemię. Ta energetyczna lina, ta gruba rura, z niej jakiś impuls przyszedł, który zakłócił, który odciął nas. Mam do ciebie prośbę, na trzy wzmocnisz połączenie między nami i nic nie będzie w stanie zakłócać naszego połączenia. 1, 2, 3. Nie ma żadnego wpływu, nic nie jest w stanie zakłócać tego połączenia. Stworzysz odpowiedni kanał wzmacniający nasze połączenie między tobą i mną. Jesteś, jak będziesz gotowy, to powiedz. Jestem gotowy. Czyli tutaj w tym momencie, kiedy zapytałam o relacje pomiędzy Nibiru i Ziemią, to zakłócenie nastąpiło. Ale tak. W międzyczasie mogłeś zajrzeć i zobaczyć, że to była kiedyś planeta. Była planeta, była zamieszkana w sposób taki fizyczny i pojawia się jeszcze jedno takie odczucie, które nazwałbym taką prastarą czy starą energią, która ma wpływ w dalszym ciągu, pojawia się, ma wpływ na Ziemię, tak. I pewne energie, które stamtąd pochodzą, stały się częścią energii Ziemi, która jest młodszą energią. Tak się to pojawia. Czy ta energia, jeśli można tak nazwać, jest pozytywna dla nas, czy negatywna? Jest pierwsze, co się pojawia, to negatywna, bo jest zbyt dominująca. Czyli w pewien sposób ta... Czy ta energia została nam narzucona? Jest takie poczucie, że tak, i ona znosi energię, czy zakłóca energię, którą tutaj na planecie, która na planecie Ziemia powinna wznosić się, czy osiągać własną określoną częstotliwość. Rozumiem, czyli nam zakłóca. Dobrze. Spójrzmy teraz, jak postrzegasz czasoprzestrzeń na Nibiru? Odczuwam jakieś takie ogromne długości, wielkości, że wszystko jest większe, dłuższe i taka
i takie samotne, nie wiem jak inaczej mam to określić, tak jakby obecność tej planety w Układzie Słonecznym powodowało, że ona dominując tą przestrzeń, niekiedy tłamsi energię innych obiektów, innych planet, wokół których się znajduje. Rozumiem, że rozmiar tej kiedyś planety był duży. Tak. Czy tak to widzisz? Dobrze, na następne, kolejne pytanie już odpowiedziałeś, to czy Nibiru jest lub była zamieszkana? Odczuwam, że była zamieszkana. Przybyła. Teraz już nie ma. Teraz jest obecność jakiejś energii, którą też mógłbym określić jako świadomość takich istot, które jest w jakieś życie, ale nie fizyczne. Jest świadomość. Jest świadomość. No właśnie. A opisz mieszkańca Nibiru na planie fizycznym. Już trochę opisałeś, opisując tą planetę. Wróćmy do tamtych czasów, kiedy Nibiru było planetą. Opisz mi o mieszkańcy Nibiru na planie fizycznym. Pojawia mi się taka istota, czy więcej istot, które można by było określić mężczyzną. Przy czym są różnice w odniesieniu do ciała ludzkiego. Przede wszystkim niesamowicie wysokie to istoty. Myślę, że w odniesieniu do naszych miar musiało to być około 5 metrów, może nawet więcej. Postura jest bardzo podobna do ciała człowieka, przy czym bardzo masywnie taka istota jest zbudowana. Różnica w rysach twarzy jest bardzo duża i różnica w czasie w głowie. Te głowy są bardzo wydłużone, natomiast kształt twarzy, w sensie oczy, czoło, oczy, nos, usta są bardzo podobne, przy czym usta są bardziej wąskie, oczy są bardziej zapadnięte i czoło jest bardziej przesunięte do tyłu i bardzo muskularnie zbudowane to są istoty, mające skórę, czasem wydaje się delikatnie pokryte łuską, ale w takim odcieniu, że w zależności od jak się patrzy na taką istotę, bo czasem się wydaje, że to ciało jest gładkie. Taka bardzo, bardzo drobniusieńka łuseczka. A jak postrzegasz na planie eterycznym mieszkańca Nibiru? Bardzo taka energia, która odrzuca, która chce dominować, która chce wejść i przejąć kontrolę nad osobą, w którą wchodzi w relację. Jakby chciała wejść w głowę i przejąć kontrolę nad istotą, z którą wchodzi w interakcję. Czy nie jest to jakaś taka bardzo przyjazna istota? Nie, czuć taką obawę, formę nieszczerości, ale z uwagi na to, że taka istota stawia pewnego rodzaju granice, czy odwracając, stawiając granice, a jednocześnie wysyłając przez tą granicę, tą barierę energetyczne impulsy, które w pewien energetyczny sposób paraliżują istotę, z którą ona chce się komunikować, narzucając jej wolę. Przejmując w tym momencie jakby kontrolę nad nią. Tak. Opisz DNA mieszkańca Nibiru w odniesieniu do planu fizycznego. Wiesz, możesz dotknąć, spojrzeć w oczy. Ciebie to w ogóle nie dotyczy, więc możesz spokojnie to zrobić. Pojawia się, że jest aktywnych 6 nitek i ich istnienie jest ściśle związane z fizycznością, ale zaczepia o czwartą gęstość, gdzie komunikacja chociażby poprzez telepatię czy obejście jakby opóźnienia materii
jest mniejsze niż w przypadku samej fizyczności. Tak jakby te istoty potrafiły zależności energetyczne czytać, wyraźniej je odbierać i wykorzystywać w sposób bardziej skuteczny. Czy potrafią ingerować? Potrafią ingerować w DNA, potrafią czytać, może to jest złe słowo, czuć odbierać DNA poprzez wysyłanie impulsów czy energii, które w sposób zwrotny przynoszą im informacje o istocie, o której chcą zebrać informacje, ale jednocześnie poprzez posiadanie tej informacji mogą przeprogramować czy wpłynąć na informację zawartą w DNA, po to, żeby dostosować ją do tego, żeby wykorzystać później swoją przewagę nad istotą. A porównaj DNA mieszkańca Nibiru z DNA mieszkańca Ziemi. Sprawdź, jak się różnią, a gdzie mają wspólne cechy. Mam z lewej i z prawej strony DNA mieszkańca Nibiru. Po drugiej stronie mam mieszkańca Ziemi, człowieka, istoty ludzkiej. I pewne punkty są wspólne, dotyczące fizyczności. I elementy, które wpływają na połączenie z tą częścią energetyczną, telepatią, odczuwaniem pozazmysłowym, są wyraźnie wyłączone. Jednocześnie część nici DNA też jest detektywowana. Natomiast sam strumień, te nici DNA, które są nieaktywne i one są ułożone w bardzo podobny sposób, przy czym kształt i emanacja energii z tego DNA jest bardzo mocno ograniczona w istocie ludzkiej. Czy w istocie Nibiru też są wyłączone te nitki? Czy tylko w części ludzkiej? Widać, że oni też są w jakimś procesie wzrastania, tak bym to nazwał, że docelowo oni też mogą i dążą do tego, żeby aktywować więcej nici DNA. Pojawia się tu liczba, że możliwa jest 12-łańcuchowe DNA. Pracują nad tym, rozumiem. A spójrz teraz w odniesieniu do ciała eterycznego. Czy są jakieś wspólne cechy lub informacje genetyczne wspólne dla obu DNA i mieszkańca Nibiru i ziemianina? Znowu pojawia się, że istota, która staje się mieszkańcem Ziemi, ciało eteryczne czy ciało subtelne, które towarzyszy doświadczeniom fizycznym mieszkańca Ziemi, również jest ograniczone jakby od nie wiem, czy można nazwać, użyć takiego słowa, od góry, żeby pewne nici czy pewne odbiór informacji czy energii był w pewien sposób zakłócony i nie mógł aktywować czy pobudzić tych elementów DNA, które są nieaktywne w fizyczności i również w tej warstwie subtelnej. Ale kto blokuje? Spójrz. Kto lub co blokuje? Tutaj jest sytuacja taka, że przeniosło mnie na plan taki bardziej planety już, gdzie istoty, które zamieszkują planetę, które wspierają to ziemskie doświadczenie, są na planie już astralnym odcięte taką zasłoną, ogromną taką jakby naciągnął taką gubę na planetę, gdzie one informacje ze swoich wyższych części mają odcięte i jednocześnie wygasza się właśnie to DNA, nie pozwalając go aktywować na nowo. Jest pewnego rodzaju taka blokada naniesiona na mieszkańców. Czy podobnie widzisz też to, jeśli chodzi o istoty ziemskie?
Tak, bardzo podobnie to wygląda. I tutaj pojawia się jeszcze taka informacja, że istoty z Nibiru, dążąc i posiadając pewnego rodzaju świadomość o tym, że mogą stać się bardziej silniejszymi takimi istotami, które będą miały więcej potencjału do wykorzystania, próbują, czy próbowały bardziej, a może próbują, w zasadzie próbują, jest takie poczucie, szukać w różnego rodzaju przestrzeniach istot, od których mogłyby pozyskać brakujące elementy i aktywować w te łańcuchy swoje, które są do tej pory jeszcze nieaktywne. Czyli dzięki istotom innym są w stanie jakby wykraść im fragmenty, czy dobrze to rozumiem, czy części energetyczne, tak, żeby mogli usprawnić swoje DNA. Oni jakby poszli w rozwój taki technologiczny i poprzez właśnie to, jak wspomniałeś, wykorzystywanie informacji z DNA innych istot, w sposób syntetyczny stworzyć, aktywować dodatkowo swoje łańcuchy, co wydaje się w ich przypadku było złą drogą, bo odczuwa się pewnego rodzaju pustkę w tych istotach i ta świadomość, którą mają i intencje, które mają, zamyka ich w jakiś sposób na to, żeby otworzyć te dodatkowe łańcuchy. A spójrz na ziemskie DNA i powiedz mi, czy widzisz tam ślady ingerencji Nibiryjczyków? Tak. To są szczególnie, jeśli chodzi o fizyczność, jest bardzo dużo wspólnych elementów, które tworzą naszą fizyczność, ale tak jakby było to w pewien sposób zminiaturyzowane. Od kształtu naszego ciała poprzez długość życia, poprzez formy mniejszej odporności na przykład na choroby, zmęczenie czy konieczność odpoczynku, to jest zmodyfikowane po to, żeby istoty ludzkie nie potrafiły odczytywać czy odczuwać swojej prawdziwej tożsamości, swojej prawdziwej istoty wyższej. Czy skrócona nam na przykład życie? Tak, zdecydowanie życie jest skrócone i podatność na pewnego rodzaju obciążenia jest też większa. Było to zrobione specjalnie? Czy takim wyszło? Chodzi mi o to skrócenie życia, tą podatność na pewne czynniki, podatność na choroby. Odczucie jest takie, że było to zrobione celowo. Celowo. Żeby móc bardziej kontrolować populację tutaj mieszkańców. Dobrze, teraz wrócimy jeszcze do protokołu. Jaka jest cel była zorganizowana cywilizacja Nibiru? Jak była zorganizowana? Była to pewnego rodzaju forma monarchii w takim sensie, że była istota, w zasadzie grupa istot, które były na szczycie, były najważniejsze w tej cywilizacji i modyfikacja takiej hierarchii, tak jak w piramidzie, że na szczycie jest władca i później poszczególne istoty, które są mniej już ważne i również taka warstwa istot takich, które były w pewien sposób taką klasą średnią, można było odnieść. Przy czym tutaj nie było jednego monarchy, tylko było ich siedmiu się pojawia. Oni byli na równi. Oni podejmowali główne decyzje w oparciu o pewnego rodzaju doradztwo istot z niższego poziomu. Taka rada, tak. Taka rada, równych. Tak.
Dobrze. Opisz ich środki transportu. Jak się poruszali. Pojawiają się takie formy takich latających rydwanów. To jest coś takiego, jakby to wygląda tak, że jest taka forma kierownicy, tak jak w odniesieniu do jakiegoś skutera w technologii ziemskiej. I taki podest, na którym te istoty stały i poruszały się w obrębie tej planety właśnie na takich wehikułach. Natomiast poza planetą poruszały się takimi ślimakowymi pojazdami w formie takiego jakby ślimaka. Takie zwinięte z tyłu, gdzie kończył się ten ślimak, była taka forma, taki fragment, gdzie forma takiej plazmy wydostawała się na zewnątrz, tworząc chyba odrzut, nie wiem, czy to tak można porównać. I przód, gdzie był kierunek poruszania się, był taki właśnie już zawinięty, tak zwinięty tak bardzo mocno. A ile na przykład Nibiryjczyków mogło się zmieścić w takim ślimaku? Około 500, do 500. Tak. Czyli były to olbrzymie pojazdy. Tak. Te pojazdy były duże w porównaniu, tak jak... Chociaż tutaj ciężko jest też skalę znaleźć, dlatego że na tej planecie nawet istota, która ma 5 metrów, nie wygląda na dużą. Przy rozmiarach tej planety pewnie. Tak. Powiedz, czy na Nibiru występowały jakieś gatunki zwierząt i roślin? Właśnie pojawia się, że tak, że tam było dosyć dużo życia. Przy czym kształty były rośliny, można odnieść to do naszych drzew, nawet traw, przy czym też były to bardzo duże drzewa, takie drzewa, które no, miały, myślę, że po kilkaset metrów, z olbrzymimi koronami. Ich nie było dużo, ale widać na planecie, że pojawiały się co pewien czas i pod nimi rosły różnego rodzaju takie bardzo ostre, szerokie trawy. Były formy zwierząt, które w pewien sposób przypominają ziemskie zwierzęta, przy czym one miały inne kształty. Jest forma na przykład nosorożca, który zamiast, tak jak nosorożec, ma formę takich rogów jak jelenia, pewnego rodzaju jakby mutacje zwierząt, które są na planecie Ziemi. Była też tam woda, i roślinność takie krzewy, które też w niektórych miejscach porastały powierzchnię planety. Czy flora i fauna planety Nibiru występuje również na Ziemi? Możesz odnaleźć takie przykłady? Właśnie formy zwierząt, takie jak krowy czy nosorożec, właśnie to jest jakby jest tak bardzo dużo części wspólnych, trawy są, formy drzew, nie wiem, czy to palmy też są bardzo podobne, tylko tam były takie, to były te pióropusze palm były bardziej takie rosnące do góry, one nie opadały. I to jest bardzo przypomina, choć to nie jest takie samo, tak jakby, ale odczuwa się jakby kształty bardzo podobne. A powiedz, czy obecnie w 2020 na Ziemi żyją istoty pochodzące z Nibiru? Nie umiem zobaczyć, nie czuję w ogóle. Nie czujesz? Czy nie możemy powiedzieć, odpowiedzieć na pytanie, czy bezpośrednio na planie fizycznym żyją potomkowie Nibiru na Ziemi? Na planie fizycznym nie odczuwam. Jest pewnego rodzaju wpływ, tak jakby
oni żyli w niektórych ludziach jako energię, bardziej tak bym to odebrał. Okay. Natomiast tak jakby się wtopili, czy energetycznie zespolili się z ciałami i również w takiej postaci tutaj funkcjonują. Byli, ale nie w takiej formie, jak widziałem ich na planecie. Tylko na planie eterycznym, rozumiem. Tak. A powiedz mi, tu gdzie się wtopili w takie istoty ludzkie, czy te istoty się czymś charakteryzowały, charakteryzują, jeśli odnajdujemy w nich właśnie energię Nibiryjczyków? Tak, są takie istoty bardziej bezwzględne, bardziej dążące do celu, najczęściej bardziej wpływowe i majętne. A powiedz, Nibiryjczycy odwiedzali Ziemię. Czy odwiedzali Ziemię? Tak. W jakim celu komunikowali się z naszą planetą? Po co? Dlaczego tu byli lub są? Czy teraz wiemy, że tylko w postaci energetycznej potrafią jeszcze tutaj istnieć? Chcieli tu przenieść życie. Chcieli przenieść tutaj swoją cywilizację, czy dać to, czego sami się nauczyli, ale jednocześnie też pewne elementy stąd zabrać na swoją planetę. A dlaczego chcieli tu przenieść życie swoje? Czuć zagrożenie. Tam czuć pewnego rodzaju obawy i potrzebę znalezienia alternatywy. Czy znaleźli taką alternatywę? Ziemia miała być taką alternatywą, ale nie była, oni nie mogli w pełni dostosować się do warunków. Była dla nich zbyt ciężka ta planeta. Powodowało, że się bardzo starzeli i odczuwali zmęczenie. Czy znaleźli jakąś alternatywę gdzie indziej? Szukali. Jest poczucie, że nie zdążyli znaleźć. Jakiś pojawił się kataklizm na tej planecie. Jakby ona pękła i nie zdążyli, choć oni w różnych miejscach w Układzie Słonecznym i poza Układem Słonecznym zostali w różnych miejscach i musieli w pewien sposób modyfikować czy tworzyć formy życia i w pewien sposób transferować swoje świadomości i energię, łączyć z tymi ciałami, które starali się stworzyć. A powiedz mi, czy na planie fizycznym ludzie potrafią ich poczuć? To znaczy poczuć tych, którzy mają tą dodatkową energię Nibiryjczyka. Czy potrafimy ich poczuć? Tak, myślę, że stojąc koło, czy spotykając się z taką istotą, jesteśmy w stanie poczuć taką istotę poprzez pewnego rodzaju odczujemy energetyczną właśnie taki wpływ, tak jakbyśmy tracili panowanie nad sobą. Nie rozumiemy w obecności takiej istoty, dlaczego zachowujemy się w sposób irracjonalny. Tak jakby taka istota, mimo tego, że również jest w ciele ludzkim, jest w stanie wpłynąć na nasze myśli i nasze zachowania, przejmując w pewien sposób taki energetyczną kontrolę nad nami. Okej. Dobrze. A powiedz mi, czy na planie fizycznym występują ludzie, którzy utrzymują kontakt z istotami z planety Nibiru? Utrzymywały? Tak. Tak, one wchodzą w pewnego rodzaju zależności. Często współpracują z takimi istotami, działając jakby w ich imieniu po to, żeby to oni byli tym, pokazywali się na froncie i ewentualnie ponosili jakieś konsekwencje, ale też
uzyskują pewnego rodzaju profity, najczęściej właśnie materialne. Czyli w dalszym ciągu Nibiryjczycy mają wpływ na nasze życie i na jakby może przejmowanie jej władzy. Ale w małym zakresie. A to jest jakby, tutaj pojawia się, że to jest jedna z sił, która od środka próbuje kontrolować cywilizację, ale, nie, ale jest jakby to taka siła poboczna, nie mająca wpływu na przepisy czy na gospodarkę, ale jest przy tym i potrafi korzystać z tego, jakby czytając przyszłość i będąca w stanie przewidzieć pewne zachowania czy samej cywilizacji i potrafiąca dopasować się do tego. Czyli też w pewien sposób są jakieś podszepty być może, tak? Jakieś sugestie z ich strony, żeby iść w pewnym kierunku. Mogą w pewnym sensie, w pewnym stopniu nadawać kierunek albo wpływać na tak. Ale nie jest to na jakąś wielką skalę. W ich wypadku nie. Dobrze. Czyli to są w większości przypadków ziemianie, którzy są, tak jak powiedziałeś, mają odpowiednie cechy, są bezwzględni i w większości przypadków majętni. Tak bym określił, tak. Okej. Posłuchaj teraz. W 1983 roku teleskop orbitalny IRAS, czyli Infrared Astronomical Satellite, ustawiony w kierunku Oriona, odkrył planetoidę wielkości Jowisza, leżącą poza naszym Układem Słonecznym. Według Zacharia Sitchina było to decydujące odkrycie w dziedzinie astronomii, które potwierdziło obecność planety Nibiru, zwanej także planetą przejścia w przestrzeni kosmicznej. Zobacz na planie fizycznym, czy odkryta przez astronomów planeta to właśnie była Nibiru. To odkrycie z 1983 roku. Ja bym doprecyzował, że resztki planety Nibiru. Czyli jednakowoż mieli sposobność zauważenia tego. Czuć bardzo wyraźnie, że ten kształt, który kiedyś był planetą i tak tak bardzo ograniczony, w sensie w tak małej już formie, wygląda z dalszej perspektywy jak planetoida, a nie planeta, tak. A jeszcze mam taki poza protokołem fragment. W 2016, czyli nie tak dawno temu, naukowcy z California Institute of Technology ogłosili światu, że mają dowody na istnienie dziesięciokrotnie większej od Ziemi planety, której jeden obrót zajmuje 20 tysięcy lat. Czy to może być nasze poszukiwane Nibiru? To ciekawe jest, że na początku poczułem, że Nibiru, ta właściwa przed rozpadnięciem się, przed pęknięciem, była dziesięciokrotnie większa od Ziemi, przy czym to, co z niej zostało, już dziesięciokrotnie większe nie jest. Natomiast wydaje się, tak przynajmniej to, co w tej chwili obserwuję, jest dalej większe od Ziemi, ale już nie dziesięciokrotnie, może dwa razy większe, nie więcej. Czy to może być po prostu jakby jeszcze dolatująca do nas informacja sprzed dawna, kiedy Nibiru istniało? Tutaj znowu się pojawia takie poczucie, że ta bariera energetyczna i te odbicia, które tam są, są w stanie wpływać na informację, czy w pewien sposób ją zafałszowywać, czy nakładać różnego rodzaju wersje rzeczywistości. Czyli jest tutaj pewien rodzaj manipulacji w zależności od sytuacji i tego, co chcą na planie eterycznym Nibiryjczycy osiągnąć. Spójrz, jak wygląda orbita tej pozostałości, tego, co pozostało po Nibiru. Czy umiesz ją dostrzec? Tak, przy czym
pojawiały mi się znowu dwie wersje tego, jak ta planeta orbitowała, gdy była planetą, i jak orbituje teraz to, co z niej zostało. Tutaj jest ta pierwsza informacja, kiedy była planetą, rzeczywiście jest jakiś ekstremalnie wielki, tak jakby ona wylatywała poza układ słoneczny i to zajmowało jakieś dziesiątki tysięcy lat. Też pojawia się, może to jest sugestia, nie wiem, właśnie około 20 tysięcy lat. W tej chwili po tym pęknięciu tej planety i po tym, co zostało z niej, orbita jej została zmieniona i jest bardziej wydłużona, jakby ktoś się spłaszczył, więc ona leci dosyć mniej więcej podobną ilość czasu, przy czym w zupełnie inne przestrzenie przecina. Ale też wylatuje poza układ słoneczny? Tak. Posłuchaj, teraz mam kolejny fragment. Trzeci kalendarz Majów, korzystający z metody liczenia rachuby czasu, zwaną długą rachubą, wyliczył dokładny upływ czasu przez ponad 5000 lat i zatrzymał się na konkretnej dacie, na 21 grudnia 2012 roku. Tajemnica 10. planety Nibiru, należąca do Anunnaków, przemieszcza się po wydłużonej orbicie słonecznej, mijając Ziemię co 3600 lat, przynosząc ze sobą epokowe zmiany. Jak postrzegasz tę teorię? Ja bym powiedział, że to, co teraz mi się pokazuje, należałoby podzielić na cztery. I teraz jak jest taka elipsa, takie bardziej jeszcze spłaszczone jajo, to tak jakby to podzielić na cztery. I w zależności od tego, w którym miejscu jest planeta, można to oddzielić takimi właśnie czasookresami około 5000 lat. Nie 3600, tylko przyjąłem, że około 5, niepełne 5. I każdy taki fragment trwa tyle. I w dwóch miejscach, jak jest to spłaszczenie od góry albo od dołu, ma dosyć poważny wpływ na Ziemię. A dlaczego planeta Nibiru nie przemieściła się w pobliżu orbity Ziemi na planie fizycznym wtedy, czyli 21 grudnia 2012 roku, wierząc w tę teorię? Ta teoria wydaje się, że jest bliska prawdy, według tego, co odczuwam, przy czym jest tutaj zafałszowana. Słyszysz mnie? Tak, słyszę. Dobrze. Jest zafałszowana? Zafałszowany czas. Tak jakby ktoś przesunął czas do przodu, że to się jeszcze nie wydarzyło. Pojawia mi się, że 200 lat jest różnicy według tego, jak oni liczyli, a według tego, jak my zaczęliśmy liczyć czas. Czy jest to przesunięcie jakby w pewnym sensie przed nami? Tak to odczuwam. A zobacz, czy na planie fizycznym, czy Nibiru kiedykolwiek przemieści się w pobliżu orbity ziemskiej? W pobliżu tak. Przemieści się właśnie za te około 200 lat? Już szybciej niż za 200 lat, w około 160 lat. A jakie widzisz przyczyny i konsekwencje takiego wydarzenia, kiedy się zbliży do orbity ziemskiej? Jak to wpłynie na nas, na nasze życie? W sposób fizyczny, poprzez interakcje i poprzez interakcje między dwoma dużymi ciałami, dużymi obiektami, ale również to wpłynie na energetykę całej planety i istot, które tutaj będą. Wpłynie na całą siatkę energetyczną, pewnego rodzaju zaburzenie
nastąpi w energii, który wywoła właśnie wpływ na, w zasadzie na całą planetę i to, co na niej jest. Czy nastąpi jakiś kataklizm? Formy kataklizmów, które ta cywilizacja po raz kolejny przetrwa. Czyli przetrwamy. Przetrwamy albo, albo cywilizacja się wymieni, choć tutaj bardziej jest poczucie, że przetrwamy. W zasadzie to jest wszystko z protokołu, ale jeśli pozwolisz, mam jeszcze może jedno, dwa pytania. Tak, tak, proszę. Z tabliczek sumeryjskich, które odczytał Zacharia Sitchin, wynika, że Anunnaki, którzy przybyli na planetę Ziemię, to są Nibirianie. Czy tak jest? Czy można powiedzieć, że Anunnaki to Nibirianie? Czy Nibiryjczycy, jak ich nazywamy? Jest bardzo głębokie poczucie, że tak. Dobrze. Czy w momencie, kiedy Anunnaki przylecieli, czyli Nibirianie przylecieli na Ziemię, są też przekazy, że rzeczywiście były istoty 3 i 5-metrowe wyglądające, czy to właśnie oni byli? Porównując ten obraz, który otrzymałem na początku, kiedy sprawdzaliśmy istoty na Nibiru, to tak, wyglądają tak samo, przy czym tutaj skala, jak oni już są na planecie, no to naprawdę jest, to były potężne, fizycznie potężne istoty, wielkie, straszne wielkie, tak, tak. Tak. Goliaci, przy czym widać, że w jakiś sposób ta planeta przysparza im problemu, że bycie tutaj, oni mogli tutaj być, ale dla nich było to bardzo ciężkie, tak. Czy łączyli się z ziemianami, czyli z kobietami? Ale w sposób pojawia mi się bardziej genetyczny niż w sposób fizyczny. Dobrze. Dobrze. W zasadzie to wszystko, Darku, chyba że chciałbyś coś dodać od siebie, coś, co cię tam zaciekawiło, a o co nie zapytałam. Tak jak patrzy się na te istoty, które są tutaj na Ziemi, były tutaj na Ziemi, kiedy tutaj pojawiły się na Ziemi, to odczuwa się troszeczkę ich inaczej, to znaczy widać pewnego rodzaju nawet formy strachu czy obawy, tak jakby oni rzeczywiście w sposób jakiś taki bardzo desperacki poszukiwali rozwiązań. Widać, że to jest jakaś dla nich sprawa bardzo paląca, nagląca. I patrząc ich na nich w taki sposób, to można powiedzieć o nich, że to są takie istoty tragiczne. I patrząc w ten sposób, trudno jest oceniać, że to są istoty złe. Po prostu oni chcieli zachować swoje istnienie. Swój gatunek chcieli zachować, tak. To trzeba na różnych planach w tym momencie rozpatrywać. To jeszcze jedno takie dodatkowe pytanie. Czy interpretacja Sitchina jest bliska prawdy? Jego interpretacja zapisów sumeryjskich? Dużo informacji odczytał prawidłowo. I ta historia o Anunnakach, o stworzeniu, o stworzeniu w zasadzie nawet naszej cywilizacji, czy wcześniejszej cywilizacji, w dużej mierze wydaje się pokrywać. Dobrze. To wszystko, Darku. Czy jesteś gotowy na powrót? Tak. To w takim... Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer video de disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures.
Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście zgodna, bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos no sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości. Istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar
por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. I cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o de ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad
de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o de hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vas a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que la ciudad de Nueva York en el 1452, en exacto en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę, zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo. Dziękujemy. Ciao. Ciao.